Uważam, że te dwa sety, w których mieliśmy gdzieś tam kontakt z przeciwnikiem, szczególnie początek tego pierwszego seta, bardzo nerwowy w naszym wykonaniu, zaważył na wyniku, bo już w trzecim secie Gdańsk nas rozjechał, mu zajeździł, atakował nad blokiem. My nie mogliśmy sobie poradzić z przeciwnikiem, nie mogliśmy ich złamać. No i zagrali dobry mecz. My graliśmy momentami dobrze, momentami słabo, szczególnie mieliśmy kilka tych błędów w przyjęciu w kluczowych momentach. No i przez to drużyna Gdańska w tych dwóch setach nam uciekła. A co do całego sezonu, to tutaj chyba wiadomo, że jest to nasz najgorszy sezon. Mój na pewno od trzech sezonów, przynajmniej ta pierwsza połowa. Wiadomo, sezon jeszcze się nie skończył, także jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mam nadzieję, że przerwa świąteczna trochę nam głowy ostudzi i przez te parę dni nie będziemy siedli w siatkówce i może to pomoże wrócić w nowym roku z nowym zapałem, nową werwą i gdzieś tych punktów uda się uciłać więcej. Na pewno to nie tak miało wyglądać. No, nastawiliśmy się tutaj na walkę, wyszliśmy z agresją, widać było u nas, że mocno chcieliśmy ten mecz wygrać, jednak się nie udało. No, widać, że zespół z Gdańska troszeczkę bardziej spokojnie kontrolował to spotkanie. No, mówię, no, musimy szukać dalej swoich szans w następnej rundzie. Mam nadzieję, że poprawimy naszą grę, pokażemy dobrą siatkówkę tutaj naszym kibicom, którzy są jak zawsze wspaniali, tak jak dzisiaj pokazali. Wierzymy w to, że możemy grać lepiej.